Może zacznę od tego, że tak. Za każdym razem, jak te rokowania ruszają gdzieś tam na wiosnę oficjalnie, kiedy wy się dowiadujecie o tym, że jest znowu nabór, że trzeba przysyłać zgłoszenia, to już my pracujemy nad tym trochę wcześniej, troszeczkę wcześniej już to wszystko planujemy, przygotowujemy dokumenty, regulaminy, różne inne rzeczy, umawiamy się z różnymi zespołami, przygotowujemy sobie plany pracy, rozmawiamy z partnerami o koncertach ewentualnych, jakichś tam terenowych. No i nad tym pracuje cała grupa ludzi. I potem w trakcie realizacji, które też oglądacie już na koncertach, jest podobnie, wtedy ta praca jest coraz bardziej zintensyfikowana nad tymi imprezami. I chciałbym tych ludzi teraz poprosić. To są moi współpracownicy. Renat Karaskowska. Słuchajcie, Renata jest kierownikiem naszego działu, żeby nie było, a mieliśmy tego kierownika, to ja bym życzył każdemu, bo zawsze wszystko zorganizuje, zawsze nam wszystkim pomoże. Słuchajcie, jest piekło we wszystkim, w prawie, w kadrach, w cateringach, nie ma takiej rzeczy, której by nie ogarnęło. Renata Laskowska, kierownik działu sportu. Wielkie brawa. Grzesio Kulewski, człowiek, który ogarnia umowy, pozwolenia, postępowania wszelkie, jakieś ofertowe i tak dalej, plus potem przy realizacjach z nami oczywiście też to samo, technika, wszystko co potrzeba, Grzesiu jest. Dalej, Bartek Kuczulski, który jest i przy organizacji, i przy zamówieniach publicznych, a na koncertach, jak dobrze wiecie, bywa bardzo często w żyli i realizuje dźwięk i tutaj, i w Siemiatyczach, i na różnych innych imprezach. Bartek Kuczulski. To już jest drugi rok teraz, słuchajcie kochani, a teraz tak, Piotr Dążyński, który dzisiaj świecił, zawsze robi też zdjęcia, jest znakomitym świetlikiem. Dzisiaj zapowiedział wcześniej, że chce poświecić ten finał. Dzięki Piotr, zarobista robota, prawda? Piotrek normalnie pracuje w dziale promocji, ale że umie świecić, no to zaświecił. Kochani, Piotr Ziętara jest gdzieś tutaj? Nie, a nie ma go, chodźmy. A to jest człowiek, który świeci większość naszych imprez, jeszcze robi zdjęcia, no i ogarnia nam elektrykę, wszystkie inne rzeczy, które są związane z tym, żeby to wszystko technicznie jakoś tam hulało i działało. To nasz Piotr. Słuchajcie, nie widać, a już prawie emeryt. Piotrek, teraz tak, drugi rok z rzędu z nami na rokowaniach, no i nie tylko, ale głównie na rokowaniach, bo lubi taką muzykę. Pracuje taki młody człowiek, jeszcze licealista, słuchajcie, byliście dzisiaj, mieliście okazję go zobaczyć. To jest Błażej Bobowik. Przeszedł u nas kiedyś kurs realizacji, po czym zadeklarował, że chce z nami pracować przy imprezach, przy technice scenicznej, więc zrobiliśmy umowę na wolontariat i przychodzi jako wolontariusz, żeby nie było, także robi wam monitory, opinki. To sprawy jest jeszcze młody, także wiecie, wyrozumiało się jeszcze czasem dla niego, jak o czymś nie wie, czegoś nie dosłyszy, ale już poziom, prawda? Błażej Bobowik. No i co? I dalej żyli z nami po raz kolejny, bo na półfinały też jeździło z nami na powiat Emilia Świętochowska. Emilka, jesteś? To już chodź, bo i tak Żyli będę wzywał na scenę. Dobrze, to w takim układzie zapraszam Żyli na scenę, czyli Emilia Świętochowska od nas z Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku. Marcin Kozłowski, Polskie Radio Białystok. Artur Łupiński, 69 Guitars, Pracownia Lotnicza. Jacek Bartnicki, Stage Backline i Pracownia Mocnego Dźwięku. Five Stages of Grill. Michał, jest, Michał Babik, Jakub Jaszukiewicz, człowiek o kryształowym słuchu w ogóle. Mega, grałem z nim raz, zdarzyło mi się na warsztatach dźwiękowych. Nie wiem, czy to określić. To dzisiaj się nasze jury, słuchajcie. Tak? No i zapraszam panią gospodarz, panią Agnieszkę Jabłońską. Czyli panią wicedyrektor Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku, która tutaj tradycyjnie dopełni tego obowiązku, że wręczy coś zwycięzcy. No a teraz
Kochani, rzecz najważniejsza, czyli zapraszam bohaterów dzisiejszego wieczora, czyli wszystkie zespoły, które z nami wystąpiły, a przynajmniej ich reprezentacje. Ja sobie tu pomoc oczywiście, chociaż Polski Związek Gitów na Wolności, Psychoanaliza, Krecha, Rusty Teeth, Osyda, Shangri-La i Du. Zapraszamy serdecznie, wielkie brawa! To był cios dzisiaj, prawda czy nie? Był. Tak, coraz lepiej, coraz lepiej. Ja to patrzysz, kurwa, nie. To jest... mamy zespoły? Mamy zespoły. No to teraz... Zjadę, dawajcie mi zjadę! Trzymasz. Żeby tradycji stało się zadość, to jury, szanowny pani dyrektor, poczęstują się figurkami. Mamy tutaj oczywiście pamiątki, które rozdajemy wszystkim finalistom, czyli nasze takie... Tak, tak, proszę, nie każdy zapozna się z jakimś zespołem. Fajnie tak się tam z artystą pomacać piątkę przynieść, nie? Luks. Więc zapraszam, moi kochani, do wręczenia. Dziękujemy wam serdecznie przede wszystkim za wspaniały koncert. Mega przyjemność. Tak rzeczywiście jest. I wiecie doskonale, że jeżeli komuś podoba się jeden zespół, jeden wykonawca, a innemu zupełnie drugi, a tamten nie, to wszystko jest w porządku. I nie ma tak, że wszystkim podoba się to samo. I dlatego muzyka na zawodach sportowych raczej nie powinna uczestniczyć. No ale jest takie coś, że dzięki temu możemy się spotkać. Że dzięki temu możemy tutaj posłuchać dobrej muzy, no a że regulamin jest taki, że ktoś musi nagrodę dostać, no to dostanie. Ale moim zdaniem i tak jesteście wygrani wszyscy, moi drodzy. Podobali mi się wszyscy co do jednego. Każdy z zespołów, każdy z wykonawców gra zupełnie inną muzykę. Ma inny przekaz, swój własny i to się naprawdę liczy. I naprawdę mnie serce rośnie, kiedy widzę, że zamiast uprawiać inne czynności, po prostu gracie i śpiewacie i to jest świetne. Jeszcze tylko szybciutko taką reklamę chcę zrobić. My jutro w Radiu Białystok ruszamy z kolejną edycją naszej nagrody muzycznej Niebieski Mikrofon. Od jutra zaczynamy przyjmować zgłoszenia. Zajrzyjcie na naszą stronę, zajrzyjcie na stronę Niebieskiego Mikrofonu, bo jest taka oddzielna i zgłoście się, bo to też pomoże wam w jakiś sposób zaistnieć, może jeszcze bardziej, bo ta muza będzie i na antenie, i będzie finał specjalny. Sprawdźcie to. Dzięki. Można, można, prosimy. To jeszcze ja, jak już tak sobie dziękujemy, to podziękuję publiczności. Bez was nie byłoby nas. Pamiętajcie o nas, przychodźcie, zostawajcie z nami, będziemy grać poza spotkami. Też przychodźcie, bo też warto, prawda? Zawsze znajdziemy miejsce, gdzie to zrobić. No cóż, moi drodzy, no to moment najprzyjemniejszy na winka barberki. Ja muszę, bo to musi, to, ta formalność musi się wydarzyć, po prostu protokół należy odczytać. Więc protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Koncertu Finałowego Przeglądu Rokowania 2023 w Białymstoku z dnia 22 października 2023 roku. Podczas koncertu finałowego przeglądu zespołów rokowych Województwa Podlaskiego Rokowania 2023, które odbyły się w Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku w dniu 22 października 2023 roku, komisja w składzie Artur Szybowski, Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, przewodniczący komisji, Emilia Świętochowska, Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, Marcin Kozłowski, Polskie Radio Białystok, Artur Łupiński, 69 Guitars, Pracownia Lotnicza Artur Łupiński, Jacek Bartnicki, Pracownia Mocnego Dźwięku, Michał Babik, zespół Five Stages of Grief, Jakub Jasiukiewicz, zespół Five Stages of Grief. Po wysłuchaniu 7 zespołów, Polski Związek Gitów na Wolności, Psychoanaliza, Krecha, Rusty Teeth, Osyda, Shangri-La, Du,
postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia. Nagrodę w postaci koncertu live w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok zespołowi Krecha. Nagrodę partnera firmy 69 Guitars, pracownia lotnicza Artur Łupiński w postaci pełnego serwisu gitary elektrycznej, basowej lub akustycznej wraz ze szlifem progów o wartości 1000 zł panu Fabianowi Łabanowskiemu z zespołu Psychoanalizy. Nagrodę partnera firmy Stage Backline, pracownia mocnego dźwięku w postaci sesji nagraniowej live o długości 10 godzin zespołowi Du. Jury postanowiło przyznać specjalne wyróżnienie zespołowi Rusty Teeth. Pani dyrektor tutaj dokona tego wręczenia. Janusze. Brawa, brawa, brawa. Trzecie miejsce i nagrodę w wysokości 2000 zł zespołowi Osyna. Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 3000 zł zespołowi Du. Wystąpcie chłopaki, bo was nie widać. Chodźcie, chodźcie. Wysokości 5000 zł zespołowi. Powali. Krecha! Podpisy członków komisji. Co prawda czytałem w innej kolejności, ale to wszystko jest tutaj na protokole. Okazuje, podpisy są tutaj. Gratuluję wszystkim, zostańcie jeszcze z nami na scenie do wspólnego zdjęcia, to po pierwsze. A po drugie, zespoły, które otrzymały nagrody finansowe, jeszcze poproszę chwileczkę o pozostanie, żebyśmy dograli formalności, dobrze? Piotruś, jesteś, tak? Robimy? Dobra. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za wspaniałe wrażenia. Dzięki za dźwięki. Dziękujemy naszej kochanej publiczności. Dzięki serdecznie. Bądźcie z nami dalej. A dziś wracajcie spokojnie do domu. Do zobaczenia.